Super koty, gra od wydawnictwa Grey Games, bardzo dziękujemy. Zasady przykładowa rozgrywka. Bardzo ciekawa gra na pokazywanie palcami, typu papier, nożyce, kamień. No ale tu mamy pokazywanie od 0 do 5. Zobaczmy sobie jeszcze raz nasze koty. To są koty zwykłe. One po drugiej stronie mają super koty. Tu każdy gracz ma kota zwykłego. Dzielimy się, że każdy ma piątkę. Możemy zrobić, że każdy będzie miał innego z tej piątki, a możemy zrobić tak, żebyśmy mieli każdy komplet, tak? Sam kociak w różnych pozach. I myślę, że tak jest najprzyjemniej. Gra się składa z dwóch epizodów. Ten jest w drugim epizodzie. W pierwszym epizodzie występują same karty kotów. Każdy ma 5 oraz karty takie aktywacyjne. I tak, wszyscy jednocześnie z hasełkiem Super Cats będziemy pokazywali numer na palcach. Od 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nikt się nie może wcześniej ugadywać, po prostu spontanicznie pokazujemy jakiś numer. I osoba, która będzie miała pokazany na palcach numer najwyższy, który się nie powtarza, wygrywa daną rundę i może zamienić sobie zwykłego kota w super kota. Tak, tu mamy generalnie super koty po drugiej stronie i dążymy do tego, żeby zamienić je na 5 super kotów. Jak będziemy to zamieniali? Więc tak. Jeśli unikalnym numerem będzie 0, czyli 5, możemy zamienić dwie karty zwykłego kota w super kota. Jeśli to będzie jedynka, zamieniamy jedną kartę na super kota i w przyszłej rundzie, będziemy w przyszłej kolejce, tak, pokazywania tych rąk, paluchów, będziemy używali dwóch rąk, jakbyśmy byli dwoma graczami. Potem dwójka i trójka obracamy jedną kartę na super kota, w czwórce obracamy jedną kartę na super kota i jedną kartę u przeciwnika z powrotem na zwykłego kota, więc taka negatywna interakcja, tak? A dążymy do tego, żebyś piersi tym super kotem z pięcioma jakby wcieleniami, tak? I żeby walczyć z tym robopsem. No i piątka to jest zamianka jednej karty na super kota, ale będziemy mieli w kolejnej rundzie musimy zagrać dwa, czyli musimy grać o to, żeby zamienić jednego kota, ale inni wiedzą, że dwójka już będzie, więc raczej mogą się jej unikać. No wiedzą, że my zagramy dwójkę, tak? A wygrywa zawsze najwyższy numer. Czyli jakby inne się zdublowały wyższe, no to i tak wygrywa ten niższy, tak? Tak to wygląda. No i w końcu jedna osoba zamieni sobie tych pięć kart w super kotów. I teraz jest runda druga. Te karty chowamy, wszystkie inne chowamy. Tylko zostają u tego, który wygrał, czyli powiedzmy u nas, tak? Z tej strony zostałyby te super koty i trzeba wyłożyć sobie tą układankę z super psa. Mamy podpowiadajkę, jak ją sobie ułożyć. I no i teraz inni gracze wcielają się w tego super psa. To jest dokładnie, on się nazywa. My byliśmy Super Cats, a tu jest Robodog, tak? Robodog. I tu wygląda to w ten sposób, że oni pokazują na palcach, każdy z nich pokazuje jakąś liczbę. Też to samo od 0 do 5. Ja pokazuję jakąś numer na palcach. I muszę pokazać inną niż tamci. Inną niż tamci, to już nie musi być najwyższa, po prostu inna niż tamci. I taką, jaką pokażę, na przykład pokazałbym, nie wiem, trójkę, a oni by pokazali inne numery. No to wtedy bym trzy karty obrócił, tak? Tu mamy takie coś, że załatwiłem. To tak obojętne, które bym mógł obracać. Trzy karty by z tego zeszły sobie, tak? Byłby uszczuplony ten Robodog. Natomiast jakby się złożyło tak, że dałbym numer, nie wiem, ten trzy, ale któryś z nich dałby też trójkę, no to wtedy mi się znowu trzy karty zamieniają na zwykłego szarego kotka. Zostają dwa super koty. Więc jeśli mam unikatowy numer, taki jaki mam, tyle kart zamieniam z Robodog, Robopsa, jako zniszczone fragmenty. Jeśli nie jest unikatowy ten numer, to wtedy u mnie się tyle kart zamienia na zwykłego kota. I to jest w pokazywaniu od 1 do 5. Jakbym pokazał piąchę,
a nikt inny nie pokazałby piąchy, tak? No to wtedy wygląda to tak, że moje karty, które były zakryte, są z powrotem osłaniane na superkota, a i tu były to trzy karty, więc piąchy, trzy karty z tego super psa, robodoga są zakrywane. Więc piącha działa w ten sposób, że moje wracają do superkota i tyle, ile ich wróciło do superkota, tyle od super psa jest usuwanych. I wygrywam grę, jeśli uda mi się tego super psa całego rozbroić. Ewentualnie przegrywam, jeśli moje tutaj 5 kart zostaje z powrotem tymi kociakami zwykłymi. Tak to wygląda. W grze dla 5 osób bierze udział dodatkowo srebrny kot, dla 6 osób złoty kot. One biorą udział w tej walce, kiedy są cała grupa kontra ja. I wygląda to w ten sposób, że kiedy przegrywam pierwszy raz, mogę użyć tego superkota. Zamiast tego zmieniać, transformować na daną tą stronę zwykłego kociaka, no to używam superkota, on znika. I to jest przy 5 graczach, a przy graczach 6 jeszcze jest złoty kot i tak samo działa, też mi pomaga, w pewnym momencie znika. I tak wygląda. I oni są te dwa koty używane tylko w grze dla 5 i 6, dwie osobach, 6 graczach. I tylko w tym epizodzie drugim, czyli w epizodzie combat, czyli walka, nasze starcie. No wtedy używam właśnie tych kotów. No i tutaj to mam pokazane, tak? Że River tutaj odkrył numerek trójkę, tak? Ta trójka była pokazana przez graczy trzech. No i on zamiast trzech sobie tutaj zakryć, to użył tego i mu zniknęła ta karta, tak? Srebrnego kota Silver Cat. Tak to wychodzi. No i potem już się ten super kot nie pojawia. Całkiem fajna gra, dynamiczna, z krzykami, bo krzyczymy, tak? Kiedy mamy te numerki w pierwszym epizodzie krzyczymy Super Cats i wtedy będziemy pokazywali te numery i jak nam się uda zrobić unikatowy najwyższy, to transformować się w super koty, tak? Kiedy będziemy mieli wszystkie super koty, to przechodzimy do epizodu drugiego. Epizod drugi to jest walka z super psem. Pamiętamy o tej transformacji super kotów wedle tych kart, czyli możemy dwa transformować, jeden, ale potem z dwoma rękami, tak? Pojedyncze transformujemy, tutaj przeciwnikowi zamieniamy nas z powrotem na standardowy i sobie jeden, a tutaj zagrywamy potem dwójkę. No, wszystkie te podwójne, potrójne to się niwelują w pierwszej części i wygrywa ten unikatowy. W drugim epizodzie też musimy zrobić unikatowe, ale wtedy gramy jako jedna osoba przeciwko wszystkim innym, całej reszcie. I tutaj tyle, ile nam się uda zrobić tego numeru unikatowego, tak, pojedynczego, tyle tych kart odchodzi nam z super psa. Jak i nam się nie uda, no to wtedy nam te karty są zamienione na zwykłego kociaka. Tutaj inni dążą, żebyśmy mieli wszystkie te karty zrobione jako zwykły kociak. My dążymy, żeby zniszczyć tego super psa, robodog, tu krzyczymy, znaczy przeciwnicy krzyczą. I przy piątce, wtedy w tym drugim etapie, ona skutkuje tym, że te, które miałem zrobione na zwykłego kota, odsłaniam. Jeśli te były dwie, no to niszczę dwa robodogi. Jeśli to były trzy, to niszczę trzy robodogi. Jeśli to była jedna, niszczę jednego robodoga. W pięciu, sześciu graczach biorą udział super koty, silver cat, gold cat i srebrny złoty. I one po prostu, jak mam sobie te karty, tak, zamienić, no to po prostu używam takiego kota, ciach, nie ma go. Potem przy szóstce drugi, ciach, nie ma go, tak. Tak to wygląda. Szybka, dynamiczna gra na kamień, papier, nożyce w wersji 0 do 5, tak. Bo to jest jako 0, to jest jako 5 na pokazywanie paluchami i piąchom. Fajnie zrobiona, wesoła.
jako ktoś lubi koty, jeszcze ktoś lubi takie mangę, animacje, plus generalnie bajki o superbohaterach. Przyjemna gra dla dzieciaków. No, aha, jak wygląda jeszcze gra dla trzech osób? Bo tu już się rozgaduje. Dla trzech osób wygląda tak, że używamy dwóch rąk po prostu. Dla trzech osób dwie ręce. Dla czterech, pięciu, sześciu to już wiemy. W każdym razie trzy osoby używają dwie ręce, to jest 3 do 6. I to jest Super Cats, super koty od Grey Games. Dzięki. Całkiem stylowa, wesoła gierka.